Dzień dobry, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Spyro 3, Year of the Dragon. I dziś będziemy przechodzić poziom Sparks w tym poziomie i to na tyle z tego świata. No, może coś zrobimy na samym świecie, na przykład go wystuprocentujemy. Więc na początek synchronizacja dół, góra, dziękuję. No i chodźmy do tego poziomu, bo on nie jest aż tak, że tak powiem, blisko. Trzeba przejść całą planszę, tylko po to, żeby dojść do tego poziomu. Śmieszne są tutaj te króliki. Wolałem żaby w Spyro Bulls. Hi Spyro and Sparks. I found another lost egg. If Sparks is up to it, he can try to rescue it from Spider Town. Spider Town. Oj, pewien youtuber, którego znam, by się nie ucieszył z pająków. A w sumie nagrał Spyro 3, więc chyba tak czy siak by się nie ucieszył. Więc okej. Tutaj mamy pająki! W sumie ja też się zbytnio nie cieszę, bo nie cierpię pająków. Ja nie cierpię smurfów! Ten? Tak, ten normalnie, a X chyba dawał te takie... ze specjalnych umiejętności. Okej. Okay. I think I got it! Rozumiem. Dobra, ja się wracam może lepiej po tamtego motyla. To będzie najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek wymyśliłem. No nie, jak to się... Dobra, tak. Tak to się robi. Swoją drogą zastanawiam się, jakby grało się w Spyro 2, 1, 3, w ogóle w każdego Spyro na Power Glove. Jeżeli nie wiecie, czym jest Power Glove, to zapraszam do materiału, który możliwe, że już się pojawił z Pixel Heaven, gdzie miałem okazję spotkać się po raz pierwszy raz w życiu z takowym urządzeniem. Mam nadzieję, że kiedyś jego szczęśliwym posiadaczem, tak samo jak wersję do Nintendo 64. O, fajnie. Dobra, tu coś powinno jeszcze być. Oby klucz! Albo jakiś przełącznik. Nie! Kurde! Gincie! Just do it! Nie! Zaraz umrę. Co nie będzie aż takie dziwne, szczerze powiedziawszy. Dlaczego te cholerne kolorowe motyle mi nie oddają życia też? To by było znacznie lepsze. Holy sh... Nie! Zostawcie mnie. No jej. Teraz. Daj! Nareszcie. O, mam klucz, nie wiem skąd. No więc powiedzmy tutaj. Ała. Już nie jestem głupi. Swoją drogą w Sparks, nie wiem czy to mówiłem w Spyro 1, ale w japońskim Spyro 1, chyba nawet w następnym Spyro również, ale Sparks nie zmienia koloru, kiedy dostaje obrażenia. Zmienia się tylko ten, nie wiem, proszek, który za nim lata. Aż tak Petruś pan. Nie to chciałem. Więc po prostu... Ej, czy ja mogę nad tym... Widzę, że ja nad tym latam, ale się unoszę. Lel. Bo ja widziałem w ogóle kogoś, który wymyślił cheat, który pozwala na po prostu, że Sparks może spaść na te całe ściany, które tutaj widzicie. Wokół! Kurde. Byłem taki młody. Uff, nie chciałem umierać. Teraz to nie mam praktycznie szans z tym.
Dobra, I will do this. Why? Kurde. Because I can. Mogę to? Nie. Nie zbieram jak na razie tego motyla. On mi się przyda. Ja przyjdę sobie tutaj. Zrobię tak. Tak, tak. I mam wyrąbane teraz na wszystko. Dobra, 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 dobra. Ogarniam. Spokojnie, ogarniam wszystko, ogarniam. Spokojnie. Ła. Jeszcze jakieś dwa hity i nie żyje, świetnie. Dobra, tak, dziękuję. Teraz na jolo po tego motylka. Bum. No, zaraz znowu zginę. Okej. Zaraz proszę checkpoint. Ała. A, tu jest spoko. Ale teraz po prostu mam na wszystko wyrąbane, bo mam stąd tutaj te klejnoty. Jestem szczęśliwy i mogę stąd schrzanić. I ten wielki pająk najbardziej wynerwia. To są to rakiety? Nie, to jest jakiś flame. The flame of disasters. No nie. Aha, są to odbijające, dobra. Spokojnie. W sumie. Aha. GG. Uwagam, żeby nie było żadnego bossa. Serio. I musiał to być fajny. Dobra, kurde. No, atakujemy go tym. Tym, co mamy. W sumie tak jest trochę Space Invaders. Oh, you don't. Nie. Dlaczego one są takie szybkie? Zaraz. No nie. Dobra, czyli teraz atakujemy moimi super duper paluszkami. Z mega mocą. Nie, nie zadziałało to, nie. Dobra, jest. GG. Oła. GG. Nice. Uratowaliśmy Tutti. Jej. I on ma kokardkę na rogu. Nic nie ma. Czy to jest ostatni klejnot? Oczywiście, że nie. Albo czegoś nie zrobiłem, albo coś mi się nie zapisało. Jedno z dwóch. Okej, czy już wszystko jest? Też wszystko zgrało. Tu tego gościa pokonałem. Ech, to co jeszcze może inaczej. Ile mi zostało jeszcze do zebrania? 16. To nie aż tak dużo. Ale po prostu możliwości ile i co tak naprawdę zostawiłem są nieskończone. A tu byłem. Byłem i zebrałem, tu byłem i zebrałem. Wszystko. Chociaż mam dziwne wrażenie, że to na końcu, na początku poziomu zostawiłem. Tu byłem, niepotrzebnie zjadłem tego motyla. O, tu są. Tu jest 6. Co pozostałe jak 10? Gdzie są?
rzeczy. Nie, ale to jest motylek fajny. A gdzie jest reszta w takim bądź razie? Gdzie jest reszta? Gdzie jest reszta? Gdzie są te 10 klejnotów? Czy tu? Nie. A się i tak pewnie okaże, że zostawiłem na końcu, bo tam były same te dziesiątki. Jako już tu nic nie ma, to pewnie tam będą. No co, no lecimy sprawdzić to. Nic mi innego nie pozostało. Wzięte. No, wiedziałem. 200 na 200, dziękuję. Jaką teraz nową mocą będzie dysponowała Sparks? Błagam, że wykrywanie klejnotów. Błagam. No i... Excellent work, Sparks. And I see that you've gained another new ability. Now, if you hold down the L1, L2, R1, and R2 buttons at the same time, Sparks will point to any treasure still hanging around. Yes! Zaraz. Czy to znaczy, że wystuprocentowałem ten świat? Więc jest zarąbiście. Więc teraz Evening Lake. Idziemy 100% tamten Hub World. Nareszcie. Ojen. Evening Lakehome. Wakamakafone. Dobra. Schodźmy tutaj wpierw. Taka mała ciekawostka, gdzie jest tam ten wieloryb, czy co to jest? Tu jest. Więc ja. Wiele ludzi o tym nie wie, ale ten wieloryb może nas zjeść. I uratowaliśmy Jonacha, albo Jonasza. I widzieliście w sumie, gdzie ta lokacja się znajduje w poprzednim odcinku. Wybykał mnie, co za cham. A przepraszam, to gdzie? Cwaniaku. Będę beknął i myślę, że... Muszę beknąć, nie powiedziawszy przepraszam. Ja to przynajmniej pardon mówię, co nie znam francuskiego. To znaczy, no to chociaż powinno się znać. Choćby dla jaj. Można by sobie takie coś znać. Nie wiem, czy to jest coś dochwalnie, ale na przykład umiem powiedzieć dupa w trzech językach. To już jest coś. Ale wyobraźcie sobie tak, umieć powiedzieć dupa we wszystkich językach świata. Challenge accepted. Okej, to jest wyrąbane wejście. Więc chodźmy tutaj. A tu jest wejście do jakiegoś poziomu, czy na górę nic nie ma? Nope. Spoko. Gdzieś chyba było jakieś wejście. Nic nie tu. Nie wiem. Potem już stoi nasz przyjaciel Bentley. Nasz kumpel. Nie przyjaciel. Nie spoufalajmy się aż tak za bardzo. Pyk. No nie. Dobra, więc ta tarcza chroni nas przed ogniem. Dziko przechodzi. I uratowaliśmy Stewarta. Malutkiego. O, jest taki trochę budowniczy, tylko chyba to była akurat ta. Nie kask, tylko po prostu czapeczka z daszkiem. Ile hajsu i dziesiątka mi wpadła do wody, świetnie. Po prostu czuję się tak, jakby mi 10 zł padło do wody. No nie uratujesz tego.
Uratowaliśmy Teda. Czy nie był przypadkiem jakiś film dla dorosłych na nazwany Ted? Z jakimś takim misiem w roli głównej czy coś? Jestem do końca pewien, czy to tak było. Dobra, gdzieś było tutaj wejście, pamiętam. O właśnie. W sumie teraz z tym upgrade'em mógł to spokojnie, ale... Uratowaliśmy Stubiego, prawie jak Scoobiego. Nawet zachowuje się jak Scooby, więc... I więc uratowaliśmy Scoobiego, a nie żadnego Stubiego. Jakiegoś podruba. To jest Scooby. Scooby-dooby-doo! Muszę zapamiętać, żeby tak nazwać odcinek. Tak nie zrobię. Będę bardzo zły na siebie. Tak, mogę używać przecież Sparks, jestem głupi. Nie, tamto, skoro tu już jestem, to od razu rozwalę tamto. Tamto coś, tą wazę, żeby być co to jest. Chyba dzisiaj nie zrobimy żadnego poziomu. Znaczy, poza tym poziomem Sparks. Przecież tu jest i zapomniałem o tym. Dobra. Teraz. Nie widziałem wcześniej tej drabiny, albo po prostu ominąłem. Tak, tu jest poziom Sparks, jej. I tam lecimy, jej. I pyk. Uratowaliśmy Hannę Montanę. Dobra, już tak nie popisuję. I tak wszyscy się wzięli praktycznie na mnie. Ham. Okej, Sparks, ufam ci. Albo tobie. Tu jest jeszcze. Jeszcze jest? No, sorry, ale na mnie. Widzę. Jej, 100%owaliśmy świat. Raczej hub world. Wiesz co, ludzie, jakoś nie mamy już tak zbytnio ochoty na cokolwiek tutaj robienie. Przejdźmy sobie jeden poziom Sparks, przeszliśmy sobie... 100%owaliśmy hub world. Jako już nie chcę tutaj się zmuszać do czegoś, a poza tym i tak bym pewnie nie zdążył w 10 minut przejść poziomu żadnego. Więc jedyne pozostaje mi się z wami pożegnać, więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Zobaczymy się w następnym tygodniu ze Spyro 3 w czwartek, rzecz jasna. I na razie, cześć! Pa, pa!